Wart honorowych i wsparcie organizacji obchodów rocznic wybuchu II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Wojska Polskiego, Święta Narodowego 3 maja, rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Członkowie jednostki uczestniczą w kursach i szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostki wojskowe, organizacje proobronne oraz ćwiczeniach wojsk NATO. Myślę, że 1 sierpnia 2018 roku to był najlepszy moment, żeby też uhonorować młodzież w mundurach, bo mówimy o młodzieży w mundurach. Mam na myśli tutaj naszych wrocławskich strzelców, z którymi współpracuję już od wielu lat i którym pomagamy, ale też oni nam pomagają, bo ja się niezwykle sobie cenię obecność młodych ludzi w mundurach i wiem, że zawsze możemy na nich liczyć przy przedsięwzięciach, które organizujemy, nie tylko patriotycznych, ale i rocznicach narodowych. Strzelcy są zawsze i dlatego też w podziękowaniu, uhonorowaniu ich wkładu w budowaniu naszego samorządu wrocławskiego podjąłem decyzję, żeby właśnie strzelcom nadać medal prezydenta Wrocławka. Bardzo dziękuję wszystkim strzelcom i liczę na dalszą dobrą współpracę i chcę powiedzieć, że jesteście nam we Wrocławku bardzo potrzebni. Jest to dla nas szczególny medal, który mam nadzieję, że nas strzelców będzie napawał jeszcze większą motywacją do jeszcze większego działania i rozwijania się na rzecz tutaj z miasta Wrocławek i okolic. Mam nadzieję, że strzelcy wezmą się jeszcze w większą pracę do rozwijania tutaj patriotycznych wartości. Nasza jednostka zajmuje się rzeczami proobronnymi, patriotycznymi. Rozwijamy się w kierunku wojskowości. Pragniemy, żeby każdy nasz członek dostał się do jakiejś służby mundurowej, nie tylko tak jak wskazuje mundur do wojska, ale także i do policji, służby więziennej, nawet i straży pożarnej, czy w stronę ratownictwa medycznego. A jak do Was trafić? Najlepiej wejść na naszą stronę internetową. Tam jest praktycznie rozpisane wszystko, jak do nas trafić, ewentualnie można do nas napisać mailowo lub przyjść osobiście do naszej jednostki. Gdzie się mieścicie? Mieścimy się w budynku ZSA na ulicy Okrzei.